Cześć, to ja Baton i witam was w drugim odcinku z gry symulatora Drwala. Dokładny tytuł jest w tytule. Nie będę się tutaj produkował, jak to wymówić. I obiecałem, że jedziemy. W pierwszym odcinku zrobiliśmy te dwa tutoriale. Zrobimy sobie trzeci gdzieś. Tutaj już jest trochę aut. Znaczy aut pojazdów. Zobaczymy, jak to będzie się... Jak to będzie wyglądać? No, bywaj się. Pierwsze dwa samouczki były spoko. Jest to, już widzę, że to jest taka dość mozolna praca. Trochę jak kopanie złota w Gold Rush. Ale może będzie to fajne. Zrobimy sobie w tym odcinku samouczek, ten trzeci. I już właściwą grę zaczniemy nie w samouczku, tylko wolną grę w trzecim odcinku. Kurczę, co to jest za maszyna? Co ja mam tu zrobić, powiedzcie mi. To trzeba do tira pewnie podpinać. Da się tu wsiąść? Nie. Coś do warsztatu dodali? Nie, te same elementy są. Siadaj. A, coś nie mogę tu wsiąść. Jest napisane, ja nie kumam tego. Coś mam go kupić. Jest mapa. Czyżbym ja miał zarobić na te niektóre rzeczy? Gdzieś pod tira chyba podczepiamy. Z buta mam dawać? Tego się nie spodziewałem. Nie. Nie kliknęło, że mi zalicza. A patrz, mam kasy. 500 000? Może ja mam sobie ten. Kupić go. No. Dobra, kupiłem. Dziwnie się kupuje, strasznie. Ale... Okej, a może to bym sobie kupił? Nie, to w ogóle nie reaguje. Nie wchodzi w interakcję. Trzeba wyciągnąć tą kasę, nie? Ale... Dobra. Ważne, że mamy czym jechać. No to lecimy. Dobra. Leć, leć. I po brzuskach, pach. O, więc błoto. Pójdziemy bokiem. Musimy wkopać. Uuu, tutaj będzie grubo. Ale przeszedł bez dyfra. Młody. Dobra, tu się skończyły żarty. Załączamy dyfer. Ufajdał cały. Dobra. Aj, ta kamera. Ta kamera jest straszna. Zaraz spadnę przez tą kamerę. Co tu się dzieje? Aha, i mam tędy przejechać, okej. Fajna trasa. Trochę dziwnie jest, że jest wał zrobiony i w środku płynie sobie błotko.
Ale to nic, to nie jest wada. To jest tylko śmieszne. Ciśnij. No i te chmurki nie są potrzebne. A, mieliśmy zobaczyć jedną rzecz. Mam 55 FPS-ów. Chłopie, hamuj. A, dobra, nie będę teraz mieszał. Chciałem zmienić ustawienia na maksymalne. Ale to szkoda czasu. Oj, przez tą kamerę trochę przesadziłem. Gdyby ta kamera była zrobiona, to całkiem fajnie by się to jeździło tym autem. To się za bardzo świeci ta woda. Wygląda jak blacha. Tak wiem, czepiam się, pierdół. Ale sama jazda jest spoko. Aha, tu jest nawrót, tu jest kolego. Gdzie teraz tutaj? To jest droga? Proszę cię. O kurde, wyjadę? No, może tędy. Dobra, poszedł. Daleko. No, kręć. Niech spadnie mi teraz. Dobra, spoko. Oj. Chciałem zaparkować tu. Dobra, zaliczyłem checkpointa. Czy ja mam teraz auto zmienić? Czekajcie, się napiję. Dobra. Spróbujmy teraz. No. Popatrzcie sobie, jakie jest ładne, czyściutki. O, mamy tego, pługa. No to jedziemy dalej. Chyba będziemy sobie jeździć tylko pojazdami różnymi. Co też jest fajne. Jakoś wcale nie tęsknię za ścinaniem tych drzew. Jedziemy po błocie, dyfer załączymy. A, chyba te dodatkowe klawisze są do tego pługa właśnie. Czekajcie, zobaczmy sobie. Shift. Co on zrobił? Aha. Co to będzie się działo? No. Dobra. Już wiemy, dlaczego te klawisze były. Przedtem nie działały. Ciekawe, ile jest tutaj pojazdów. To już mówiłem na pierwszym odcinku. Nie interesowałem się tym, co tu będzie się działo pojazdami. Ciekawe, czy będą jakieś dochodziły nowe, czy będzie DLC jakieś. Ogólnie to jest wczesny dostęp, więc to wszystko tu się może wydarzyć. Czy ja mam z tej skarpy tu zjechać? Najwyraźniej tak. Hamulcuj. No i przeszło. Spuszczajmy te chmurki, taki ten dymek. O, mam tu zaparkować? Tam jest jeszcze,
to jest? Nie mam po tym błocie jechać. Czekajcie, tam jest checkpoint. Zawiesiłem się na gałązce. Gdzie jest kolejny? Tam jest. No jedziesz, chłopie. Dobry napój. Fajnie się pluska. Jednak jeszcze do Spintailesa mu troszkę brakuje. Tak obserwuję tą glebę, ale jest spoko. Dla mnie wystarczy. Kolejny checkpointik. Chyba, a nie, dobrze, ja chyba. No i sobie jedziemy. Daleko jeszcze? Tam zmienił już inny pojazd. O, tam są jakieś nowe pojazdy. Będzie coś ciekawego pewnie. Uuu, tutaj grubo będzie. Jest to takich grubych chyba drzew. Czy on od razu piłuje? Tak, ma tą piłę tu na dole. Koła na łańcuchach, nieźle to wygląda. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. No tak jak w farmingu. Do ładowania. Kłód. O, to też z farminga. Znaczy nie dokładnie te, ale z tą piłą taką. To jest też fajne. Nie wiem, który pojazd mam wziąć. Mamy dyferencjał. Dobra, zmieńmy mapę, chciałem powiedzieć. Zmieńmy kamerę. Home end. Żale to podnosi. Jak to wysoko może podnieść? Oko. Troszkę się zapada tutaj w glebę. Ale to nic. A ten ma przyszedł tutaj. Gdzie my mamy? Tutaj checkpointy są. Oko. Tu jest kilka pojazdów. Pewnie będziemy musieli na nie zarobić po kolei. Takiego pojazdu nie widziałem w farmingu. Nawet w modach mi się nie trafił. Ciekawy. Czy ja mogę sobie tutaj zrąbać coś? A tam jest zaznaczone pole. Ja bym sobie coś złapał. Na przykład coś grubszego. Tom.
Dobra, jest otwarte. Dyfer załączymy. Będziesz pójść. Czemu tak mało jest, takie małe rozwarcie ma? Weszło. O. No, to jest niezłe. Czy on się nie przewróci z tym? Do góry podnieść jeszcze? Tak. Środek ciężkości. Tak, nie do przodu, bo nas przewróci. No, to poszło szybko. Szybciej niż piłą i ciąganie tego. A. Co mam tu zostawić? Nie przegina nieźle. Przewróć się, nie przewróć się. Oko było. O, tutaj spadniemy jak nic. No idę. Jak burza. O, jest tir. Zrobimy Eurotrucka czy American Trucka? Dobra. Przedał to gdzieś, ale... Dobra. Nie będziemy się bawić. Przepraszam was. Już ktoś jeździł, już błoto jest. Ciągnik chodzi. Ma się jakoś podczepić. A, trailer to chyba będzie podczepianie tej naczepy. Prosta sprawa. W ETS-ie też jest pod T chyba. Teraz tą kamerą ustaw. I się podpiąć. Nie wiem, czy muszę to podpinać, ale... No, weszło. Szaleje, kamera szaleje. Jedziemy po tej brzozie. Udało się. No, teraz już jest grubo z takim ciągnikiem. No, ja tu sobie piję i przygrzaliśmy drzewa. Będę musiał wysiąść i je ściąć. Dobra. Powinien przejść. Albo nie. Dobra, dyferencjał włączymy, bo to nie pójdzie inaczej. O! Dawaj, dawaj. Po co ten kurz tu się robi taki? Właśnie nienaturalnie wygląda. Było grubo. Aj, kamera ustaw się. Aj. Jeszcze nie spadłem. Nie wiem, jak to się stało, że on nie spadł. Tylko naczepa trzymała. Jedziesz, jedziesz. Jest dobrze. O, kamień. Ciągnij. Poszedł. O, mosteczek będzie. Rozpędu brzozę, puch. Błotko, chodniki ulane.
jeszcze po kłodach trzeba przejechać. Bo tu się zrobiło grubo. Aha, ja się zawiesiłem na tej... na tym drzewku. Mi się chciało, to bym wyszedł i je ściął, ale... bo mi się nie chce. No, dźwięki też są takie trochę niedostosowane. Ale to jeszcze nic. Nic nam się tu nie wykrzaczyło, nic się nie wysypało. Jak na pierwszy dzień przez tego wczesnego dostępu jest dobrze. Pamułczek jest grywalny. Kamera jest niegrywalna. Samouczek jest spoko. Parę błędów jak kamera czy tam jakieś grafiki. Ale jeździć się da. Zobaczymy jak się będzie już z luźną grą. Tam nic nam się nie wykrzaczy. Nie jest źle. Jest dużo lepiej niż na przykład było pławianiem krabów, które do dzisiaj są, że tak powiem, nie do końca grywalne. Znaczy można grać już, tylko właśnie, tylko po co? Nie ma na co kasy wydać. Naczepa przejdzie? Przejdzie. Ale tu jeszcze się może coś wydarzyć. Głównie w luźnej grze. Samouczek o samouczek. Dlatego w krabach to już samouczek był walnięty. A sam samouczek poprawiali kilka dni ładnych. Dalej nie wiem czy jest zrobiony, bo samouczka przerwałem. Bo gra nie jest zbyt skomplikowana. Nie oszukujmy się. Nie trzeba tam samouczka. Ale wiem, że go tam naprawiali ostro mocno. A tutaj widzicie. Póki co idzie. O, ja brzoza, ciągnij. No, dojeżdżamy. O, chyba zmienimy naczepę. Coś czuję. Weźmiemy tego dzika. Odepniemy. Ja odpiął się. Tak, odpiął się. I tu będzie ciężko to podpiąć. To jest błotko. Nie do końca tak podjechałem. I też nie wiem, czy mam to mam zrobić, co tu pisze. Chyba te kłody mam załadować na swoją szczepę. O! No, te podskoki, skąd my tu znamy? O kurczę. Będzie grubo. Ja to ogarnę. To jest to tutaj z przodu. Jestem w tym pojeździe śmiesznym. W tej kabince, ale nie wiem jak się tutaj... Nie ma sterowania do tego. Dalej steruję tym. Co mam zrobić? Ręcznie przejść na tyły.
No nie wiem. O! Coś się wydarzyło. Coś się wysypało chyba. No chyba za wcześnie pochwaliłem tą grę. Udało mi się wysiąść, dobra. Jest jeszcze najgorzej. No, co jest? No, chyba jest jakiś babol. No fajnie, że coś się tam rusza, tylko ja tego nie widzę. Dobra, mapa jest mapa. I walnięte. Czyli za szybko pochwaliłem. O, te łapy się podniosły. No szkoda, szkoda. O, o co się. Czekajcie, to jest chyba. Obniżanie tych łap. Dobra. Obniżyły się? Nie, podniosły się. No co jest? No nie ogarnę tego. Dobra, znowu. Dobra, to jest chyba obniżanie łap. I tam się nałożyły dwa opisy klawiszy. Coś buczało. Aha, z jednej strony opadły. No, coś nie pykło tutaj. Coś podniosło. Tu coś się rypło. Ruszasz. Wychodzi. Teraz zrobimy teraz. O. Żarówka. Tu widok na to. Ale nie mam sterowania tym wszystkim. Cały czas steruję. Fajnie, jesteśmy teraz tutaj w tym ładowaczu.
A sterujemy cały czas żarówką. Albo ja coś źle robię. Albo coś jest skaszanione. Ja obstawiam, że coś się skaszaniło. No bo co? Ja mogę tu źle robić, że mi się takie babole robią. Chcemy wsiąść tego. O! I co? Problem był w tym, że był podpięty do ciężarówki i to jakiś konflikt robiło chyba. Oj, nie chciałem wysiąść, tylko chciałem kamerę zmienić. O! A, jeszcze mamy taką kamerę, tą ruchomą. Dobra, coś się udało. Tutaj hakiem ruszamy. Spoko. Góra, dół, lewo, prawo. Całkiem spoko. Ja tego nie ogarnę w sposób. Chciałbym najpierw ustawić. Ważne, kopujemy. To jest pod R. A się giba. O, to jest wyzwanie. Dropy down, góra, dół. Aha, dobra. Page up i down to jest wysunięcie do przodu i do tyłu. A, WS jest góra, dół, dobra. No, łapiesz to? Co to jest tam z przodu? Co robi? Ło. Upło. Puść mi to cholerstwo. Łapnę jeszcze raz. Czekaj mi. No jeszcze se popchałem. Noc zastanie. Szybko lebota. O, to jest masakra. Ustawić. No. Prawie się udało. Stój, 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 bo tu zahaczysz. Nie da wyżej. Teraz muszę tym. O, roba. Oderwało. No wreszcie. Właśnie jestem ciekawy, do czego to służy.
Panu. O! Co to daje? I nie wiem do czego jest R, to może teraz. Już wiem do czego. Pierdzieliliśmy. To jest taka miarka jakby. Ty odmierzasz i cyk. No dobra. Muszę teraz to wsadzić tam, ale tu nie sięgnę chyba. Za daleko dla mnie. Wiesz. On złapiemy. Tydum. No i fajnie. Śmieszne to urządzenie. Tworzyć transportu. No nie jest łatwo tym wszystkim sterować. Dobra. Ja sobie wysiądę. O. Dźwięki są też straszne. Ciężarówka. No, trzeba będzie poćwiczyć trochę te manewry. One są do zrobienia, ale trzeba to dobrze sobie ustawić. Tą przyczepę tutaj. Czy złapie to? Nie złapało. Ci nie chcę teraz tego ładować. Ła. Spróbuję pojechać sobie dalej. Mam ten. Z jedną kłodą. Czy ona się już będzie trzymać? Nie wypadnie nam. Tam zaliczy checkpointa. Tak. Jedziemy z jedną kłodą. Chcę zobaczyć, czy jakieś jeszcze inne pojazdy będą. Chociaż my chyba pętlę już robimy. Ale co tam? Światełka zapalimy. O. Karatamy. Ale idzie. Uj, 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 uj. Ale ta kłoda lata tam z tyłu. Widzicie? Mam nadzieję, że no nie wyleci. Żebyśmy chociaż jedną dowieźli gdzieś. Nawet nie wiem, czy jest potrzeba jej wiezienia. Kamera, spokój się. Dobra, czy ja muszę rozładowywać, czy mogę po prostu sobie wjechać na to? Trzeba chyba rozładowywać. No i fajnie. Level complete. Ja mogę się tym pobawić? Gdzie mam kasę? W kieszeni.
I się, że kupuje. Ojej. Jak się to... Tabulatorem, co się robi? A. Tabem się zmienia na ładowacza. Spoko całkiem. A, tutaj sobie tak mieścimy. A, podobne sterowanie jak tym przed chwilą, co jeździliśmy. Obracanie haka. Czyk, czyk. Oko. Dobra, zastawem z powrotem wracamy. O, ja go szarpię. Ma krótkie kłody takie. Dobra, znajdziemy. Tutaj pewnie podobnie jest. Kupimy sobie. O, nie kupimy sobie. 176. Okej. Okay. Czy ja tu mogę sprzedać pojazdy? Może na tym tamtych co? W tamtych miejscówkach były takie klucze na ziemi, takie zielone. Może tam się sprzedawało jazdy. Dobra, będziemy kończyć 40 parę minut. I pewnie do zobaczenia w trzecim odcinku, gdzie będziemy już normalnie pracować. Także trzymajcie się. Hej, hej.